Gościniec Radia Wrześni 93,7. Przed mikrofonem Karol Krzeszowiec. Zapraszam na program Gościniec Radia Września. Dzisiaj o pierwszym zdiagnozowanym przypadku koronawirusa w powiecie wrzesińskim. Informacja o tym oficjalnie została potwierdzona wczoraj, późniejszym popołudniem. Od razu skontaktowaliśmy się z prezesem Szpitala Powiatowego we Wrześni, Zbigniewem Chupałą, który poinformował nas, że placówka była na to przygotowana, zadziałały wszelkie procedury bezpieczeństwa i nie mamy się czego obawiać. Jak wyglądały te procedury bezpieczeństwa, które zadziałały? Jak wyglądało przyjęcie pacjenta, który niestety okazał się pierwszą osobą chorą na COVID-19 w naszym powiecie? O tym już za moment w gościńcu Radia Września. Jest to rozmowa, którą nagraliśmy wczoraj, tuż po tym, kiedy okazało się, że mamy pacjenta zero we Wrześni. Zapraszam do wysłuchania. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, wiemy, że pacjent sam przyszedł do szpitala i tam powiedział, że ma u siebie podejrzenie koronawirusa, bo ma właśnie objawy, które mogą o tym świadczyć. Jak wyglądało przyjęcie pacjenta, no i jak zadziałały procedury? Znaczy przyjęcie na izbie pewno wyglądało tak, jak, że tak powiem, osoby, które pracują na SOR-ze i którego to izba B, że tak powiem, jest częścią, no zadziałali zgodnie z procedurą, tak? Czyli jeżeli pacjent, który też trzeba zaznaczyć, zachował się bardzo odpowiedzialnie, pojawia się w izbie przyjęć B, dzwoni, tam już osoba, która do niego wychodzi, bądź to ratownik, pielęgniarka czy lekarz, no ubiera po prostu, odpowiednio się zabezpiecza, maskę, przyłbicę, kombinezon ochronny i po prostu zajmuje się tym pacjentem. Pacjentowi pobrano wymaz, który wysłano do badania w międzyczasie po takim zbadaniu no, przez lekarza, obejrzeniu pacjenta. Lekarz zdecydował wezwać karetkę, która no, przyjechała po tego pacjenta i zawiozła na oddział zakaźny w Poznaniu. No i potwierdzono no, tą wstępną diagnozę, że pacjent choruje na COVID-19. Na szczęście z tego, co ja przynajmniej zdążyłem się zorientować, pacjent w stanie dobrym został odesłany do domu. Cieszy mnie, no oczywiście, że pacjent się dobrze czuje, nic poważnego, no, ale dwa, że faktycznie procedury zadziałały, co z mojego punktu widzenia funkcjonowania przede wszystkim szpitala oznacza, że nie muszę odsuwać pracowników od pracy, byli zabezpieczeni, także mogą dalej pracować, nie zostali narażeni na wirus. Czy w związku z tym, że mamy pacjenta zero we Wrześni, w szpitalu zostaną wprowadzone jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa? Panie redaktorze, znaczy tak, tego się spodziewaliśmy, tak? Zresztą no, Września jest taki, była, no powiedzmy, jednym z nielicznych chrupnych wyjątków, była powiatem, gdzie w przypadku COVID-a nie było, on się musiał pojawić, tak? To jest statystyka, to jest epidemiologia, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Módlmy się, prosimy o to, żeby było tych przypadków jak najmniej. I tak jak powiedziałem, my jako szpital no, jesteśmy na to przygotowani, zresztą no, wszystkie służby, które działają, co zresztą no, jest dowód na to, że ten pacjent został zaopiekowany. Jeżeli pan pyta o zmianę procedur, czy bądź ich zaostrzenia, niezależnie od pacjenta, który się pojawi, pierwszego pacjenta z COVID-em, my te procedury zaostrzamy z kilku powodów. Raz, realizujemy zalecenia wojewody, który to no, przedstawia co jakiś czas, jesteśmy w stałym kontakcie wszystkimi służbami, możliwymi również ze służbami wojewody, który to po prostu zaleca, no też konsultując rzecz jasna z specjalistami, z konsultantami medycznymi, zaleca no, pewne działania, tak? Pewne nowe procedury. Mówiąc w największym skrócie, chodzi o to, by ten punkt ciężkości opieki nad ewentualnymi pacjentami zakażonymi przechodził z tych, powiedzmy, szpitali dziś przekształconymi szpitale zakaźne, również w pozostałe placówki, tak? No, po prostu może dojść do pewnego takiego momentu, że na przykład szpital w Poznaniu Przeszwajcarskie, który jest tym szpitalem jednoimiennym, po prostu może sobie nie poradzić z pacjentami, gdyby ich przybyło, tak? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale musimy być przygotowani na taki rozwój wypadków, gdzie tych pacjentów może przybyć w postępie, że tak powiem, geometrycznym. Coś się stać nie musi. I my te procedury nowe wdrażamy. No przede wszystkim musieliśmy przedyskutować. Nie jest to łatwe, ale mamy możliwości. Szpital jest dostosowany do tego, żeby te procedury wprowadzić i wprowadzamy od poniedziałku, wtorku. W największym skrócie. Szpitalny oddział ratunkowy dzielimy na, można powiedzieć, trzy części, tak zwaną strefę zieloną, gdzie trafiają pacjenci bez objawów, bez podejrzenia, bez zakażenia tym wirusem. Strefa tak zwana pomarańczowa, przejściowa i strefa czerwona, gdzie trafiają pacjenci, krótko mówiąc, z objawami
koronawirusa, zakażenia koronawirusem. Tam są, znajdują się pracownicy, ratownicy, pielęgniarki, lekarze, którzy są oczywiście odpowiednio zabezpieczeni, którzy zgodnie z odpowiednimi procedurami tymi pacjentami się zajmują, pobierają czynniki do badań, głównie wymaz, który jest wysyłany do jednego z laboratoriów. Pacjent jest izolowany, czekamy na wynik badania. Jeżeli wynik się potwierdza, to jeżeli jest taka możliwość, wysyłamy na oddział zakaźny w Poznaniu. Jeżeli wynik jest negatywny, to rzecz jest, jak gdyby problem rozwiązany. Różni się to tym, że wcześniej praktycznie każdego pacjenta z objawami, z podejrzeniem COVID-a kierowaliśmy od razu na oddział zakaźny w Poznaniu. Po wdrożeniu tej procedury my tego pacjenta hospitalizujemy do czasu uzyskania wyników badania. Również też wprowadzamy procedury, odpowiednio będziemy wytyczać obszary w szpitalu na oddziałach. W przypadku takim, kiedy trafi na przykład pacjent z jakimś tam na przykład stanem ostrym, przysłowiowym ostrym wyrostkiem robaczkowym, który jednocześnie wykazuje jakieś objawy COVID-a, wtedy też wdrażamy odpowiednie procedury. Jest ten pacjent rzecz jasna leczony z przyczyny tego wyrostka, jednocześnie przy zachowaniu wszystkich procedur, oczywiście przy pełnej diagnostyce w kierunku COVID-a. Tak jak powiedziałem, tych pacjentów, którzy czekają na wynik badań pod kątem COVID-a, hospitalizujemy. Wcześniej ci pacjenci od razu byli odsyłani na oddział zakaźny do innego szpitala. A czy w takim razie będą Państwo wykorzystywać namiot, który stoi przy szpitalu? Tak, to jeszcze po prostu ustalamy szczegóły. Ten namiot będzie takim pierwszym miejscem tak zwanego triażu. To chodzi po prostu o rozdzielenie pacjenta. Jeżeli pacjent pojawia się samodzielnie na własnych nogach, to tam dokonywany jest po prostu pierwszy ogląd, pierwszy tak zwany triaż, my to fachowo nazywamy. Najczęściej jest to pielęgniarka bądź ratownik i wtedy w zależności od wskazanej temperatury ciała, innych objawów jest wzywany lekarz i ten pacjent jest skierowany odpowiednio bądź do strefy czerwonej bądź zielonej, czyli strefa covidowa tak zwana i strefa dla innych pacjentów. Naszym gościem był prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Zbigniew Chupało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do dobrego, dzięki. Gościniec Radia Wrześni 93,7. 93,7. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.